Cześć, tu Babka z Majcy. W dzisiejszym odcinku zrobimy przebieg zmienności funkcji. Co to znaczy? Opowiemy sobie o tej funkcji wszystko, co do tej pory jesteśmy w stanie o niej powiedzieć. Czyli jaką ma dziedzinę, czy ma miejsca zerowe, czy ma jakieś asymptoty, kiedy jest rosnąca, kiedy jest malejąca i jakie ma ekstrema lokalne. I jak to wszystko zbierzemy, to narysujemy jej wykres. Zapraszam. Mamy tutaj funkcję, której dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych. Nic nam nie wypada, ponieważ nie dzielimy przez nic, nie mamy pierwiastka, dlatego piszę, że dziedzina to jest zbiór liczb rzeczywistych. Skoro zbiór liczb rzeczywistych, nie mamy tutaj kandydata na asymptotę pionową. Możemy zatem sprawdzić, czy są jakieś asymptoty ukośne albo poziome. No jak zaraz zobaczycie, nie będzie. Dlaczego? Sprawdzamy limes przy x dążącym do plus nieskończoności f od x przez x, czyli sprawdzam, czy jest asymptota ukośna. Czyli limes przy x dążącym do plus nieskończoności x do trzeciej minus 4x kwadrat plus 4x przez x. To jest limes przy x dążącym do plus nieskończoności. No i mam nieskończoność przez nieskończoność, symbol nieoznaczony, ale zobaczcie, możemy sobie wszystko wydzielić przez x, albo inaczej, wyciągnąć x przed nawias na górze i skrócić z x na dole, wtedy zostanie nam x kwadrat minus 4x plus 4. Skoro x dążył do plus nieskończoności, to ten wielomian dąży do plus nieskończoności. Jest to funkcja kwadratowa, to wiecie, jak ona wygląda. Ramiona w górę, to możecie też ze wzoru zobaczyć z wykresu tej funkcji, że ta granica to jest plus nieskończoność. Czyli mamy brak asymptoty ukośnej. Zobaczcie, brak asymptoty ukośnej w plus nieskończoności, ale w minus nieskończoności też, bo tutaj przy x dążącym do minus nieskończoności też wyszłoby nam plus nieskończoność. Okej, ale może będzie asymptota pozioma. Czy to jest możliwe? No, jeśli by była asymptota pozioma, to ta granica wyszłaby nam 0. Dobrze, ale zobaczmy, jak ta funkcja zachowuje się w plus nieskończoności. No, w plus nieskończoności, jak wyciągniemy sobie przed nawias najwyższą potęgę, czyli x do trzeciej, to będzie 1 minus 4 przez x plus 4 przez x kwadrat. Zobaczmy, czy dobrze to wyciągnęłam. X do trzeciej minus 4x kwadrat plus 4x. Zgadza się? To tak, to dąży do zera, to dąży do zera, gdy x dąży do plus nieskończoności, czyli nawias dąży do jedynki, a to do plus nieskończoności, czyli wiemy, że nasza funkcja w plus nieskończoności będzie dążyła do plus nieskończoności. Limes przy x dążącym do minus nieskończoności. To samo, gdybym zrobiła, wyciągnęła x do trzeciej przed nawias, to tutaj w nawiasie też będziemy dążyć do jedynki, a x do trzeciej będzie dążyło do minus nieskończoności, stąd granica w minus nieskończoności naszej funkcji to jest minus nieskończoność. I te granice są dla nas bardzo ważne, mimo że wychodzi nam, że nie ma asymptoty poziomej, ale wiemy, jak ta funkcja będzie zachowywała się w plus i w minus nieskończoności, co nam będzie bardzo potrzebne do tego, żeby ten wykres funkcji narysować. Dobrze. Teraz będziemy chcieli policzyć punkty, w których możemy mieć ekstremum lokalne. Żeby to sprawdzić, przyrównam pochodną do zera. Liczę pochodną, czyli to jest 3x kwadrat minus 8x plus 4. I chcemy przyrównać ją do zera. Pamiętajmy, żeby zawsze sprawdzić sobie, jaka jest dziedzina pochodnej. W tym przypadku dziedzina pochodnej to jest zbiór liczb rzeczywistych, tutaj nam się nic nie działo. No to przyrównujemy teraz to do zera, będziemy chcieli zaraz narysować wykres znaku pochodnej, czyli piszę delta b kwadrat, czyli 64 minus 3 razy 4 razy 4, czyli minus 48, tak? 3 razy 4 razy 4, 48, czyli mamy 16, to jest delta, czyli liczymy pierwiastki x1, to jest 8 minus pierwiastek z delty, czyli 4 przez 2a, czyli przez 6. Czyli pierwszy pierwiastek to jest 4 szóste, czyli 2 trzecie. X2 to jest 8 plus 4 przez 6, czyli 12 przez 6, czyli 2. I teraz rysujemy wykres znaku pochodnej, czyli zaznaczam miejsca zerowe pochodnej 2 trzecie i 2. Pochodna
Przy najwyższej potędze miała coś większego od zera, czyli wykres rysuję od góry, przechodzę na drugą stronę i tutaj też przechodzę. Nic mi nie wypadało z dziedziny, czyli tutaj mam plus, tutaj mam minus. I teraz uwaga. Tu, gdzie jest plus, to znaczy, że pochodna jest większa od zera, czyli nasza funkcja rośnie, później maleje i znowu rośnie. I teraz to wszystko wypiszemy. To znaczy, co musimy wypisać? No, zauważyliśmy, że pochodna jest większa od zera dla x należących od minus nieskończoności do 2 trzecich suma od dwójki do plus nieskończoności. Pamiętacie, przy wypisywaniu, gdzie pochodna była większa, mniejsza od zera, mogę pisać sumę. Teraz, gdzie pochodna była mniejsza od zera? No, mniejsza od zera była tam, gdzie mamy minus tutaj, czyli od 2 trzecich do dwójki. Pochodna jest mniejsza od zera. Teraz piszę monotoniczność. I uwaga, funkcja tam, gdzie była większa od zera pochodna, to funkcja tam jest rosnąca. Czyli funkcja jest rosnąca dla x należącego. I teraz uwaga, dwie rzeczy. Po pierwsze, piszę maksymalny przedział monotoniczności, czyli mogę tutaj domknąć, do 2 trzecich ona rośnie. I osobno w przedziale od 2 do plus nieskończoności nie mogę napisać sumy przy wypisywaniu monotoniczności, bo ta funkcja rośnie w każdym z tych przedziałów, a niekoniecznie będzie rosła w sumie. Czyli tutaj funkcja malejąca dla x należącego i tutaj też piszę maksymalny przedział monotoniczności, czyli jest malejąca w przedziale od 2 trzecich do 2. Teraz zobaczmy na to, jak ta funkcja będzie wyglądała. Skoro ona rośnie tutaj, a później maleje, to znaczy, że tutaj ma maksimum lokalne, a tutaj maleje, a później odbija, czyli mamy tutaj minimum lokalne. I to też wypiszemy, czyli f max to jest f od 2 trzecich, czyli musimy wstawić tam 2 trzecie. 2 trzecie do trzeciej to jest 2, 2, 2, 8, 27 minus 4 razy 2 trzecie do drugiej, czyli 4 dziewiąte, plus 4 razy 2 trzecie. Ok, no to trochę musimy zrobić działania na ułamkach. Sprowadźmy sobie do wspólnego mianownika, czyli do 27. Co będziemy mieć? Tutaj będzie 8 odjąć 48 plus, tutaj musimy pomnożyć razy 9, tak? Czyli będzie 8 razy 9, 72. I tutaj 27, czyli mamy minus 40, czyli 32, 27, czyli mamy maksimum lokalne w punkcie 2 trzecie i jest ono równe 32, 27. I mamy f min, to jest f od 2 i wstawiamy tam w miejsce x dwójkę. Zobaczcie, uwaga, wstawiłam to w miejsce f, tutaj w miejsce x do wzoru funkcji f od x, bo nas interesuje, dokąd mamy narysować naszą funkcję, czyli jaka jest wartość funkcji niepochodnej, tylko funkcji w tym punkcie 2 trzecie. No to dla dwójki. 2 do trzeciej 8 minus 4 razy 4 16 plus 4 razy 2 8 wychodzi 0. Dobrze. Czasami jest tak, że rysujemy taką tabelkę i piszemy, gdzie funkcja rośnie, gdzie funkcja maleje. Ale to nie jest konieczne i za tą tabelkę nie ma punktów. To jest tylko po to, żebyście zebrali wszystko w jednym miejscu. A ja spróbuję to narysować bez tabelki. To, co zaznaczam, to zaznaczam takie najważniejsze rzeczy w naszej funkcji. Po pierwsze, czy były jakieś asymptoty? No nie było asymptoty ani poziomej, ani pionowej, bo w pionowej nie było kandydata, a granice tutaj wyszły nam plus minus nieskończoność. Po drugie, jeśli są jakieś ekstrema lokalne, to je zaznaczam. W 2 trzecich mamy 32 27, czyli powiedzmy tu mamy 2 trzecich, 32 27, no to coś powiedzmy tutaj, 32 27, to jest tutaj i tutaj jest maksimum lokalne, czyli tutaj będzie max, a minimum jest w dwójce i tam ma być 0, czyli powiedzmy tutaj jest 2, i tam jest 0 i tu będzie minimum. Ok, jakie są jeszcze ważne punkty, które powinniśmy też wyliczyć sobie wcześniej? Ja to pominęłam, ale powinniśmy jeszcze wcześniej zastanowić się, gdzie jest przecięcie z osią o x i z osią o y. No to łatwiej przecięcie z osią o y. Jak wyznaczyć przecięcie z osią o y? Przecięcie z osią o y to jest tam, gdzie x jest zerem. Czyli
punkt przecięcia z osią OY będzie w punkcie 0 i teraz jak tutaj wstawię w miejsce x 0, no to wychodzi mi 0, 0, czyli Y przecinam w tym punkcie. Dobrze, a gdzie są miejsca zerowe tej funkcji? No to zobaczmy, jednym z miejsc zerowych jest na pewno 0. Jakbym zapisała, wyciągnęła sobie x przed nawias, to będzie tak, f od x równa się x i w nawiasie zostanie x kwadrat minus 4x plus 4. To widzimy tutaj wzór skróconego mnożenia, czyli możemy to zapisać x razy x minus 2 do kwadratu. Czyli jak teraz zobaczycie, gdzie są miejsca zerowe, to w zerze i w dwójce. W dwójce jest pierwiastek dwukrotny, czyli tutaj w dwójce będziemy się odbijać. I teraz jak to rysujemy? Rysujemy funkcję, która rośnie do 2 trzecich, później maleje i znowu rośnie. Czyli funkcja rośnie tu, później maleje i znowu rośnie. Nie wiemy nic o wkresłości i wypukłości naszej funkcji, czyli ta funkcja to jest nasze f od x. Tą wkrętłość i wypukłość, żeby określić, to musielibyśmy policzyć drugą pochodną, a tego tutaj nie robimy w zadaniu. Ale jeżeli mieliście drugą pochodną i wkrętłość i wypukłość, to oczywiście, żeby zrobić przebieg zmienności funkcji, to musicie to dodać. Natomiast my skupiamy się tylko na tym, gdzie jest funkcja rosnąca, malejąca, gdzie ma ekstrema, czy miała jakieś miejsca zerowe, gdzie miała punkt przecięcia z osią OY, gdzie miała ekstrema lokalne. Jak to wszystko zaznaczamy, rysujemy naszą funkcję i w sumie koniec zadania, możemy iść do trudniejszej funkcji. Zapraszam na następnym odcinku, policzymy przebieg zmienności funkcji x plus 1 przez x.